Wynagrodzeniem pracowników z ponad 20-letnim stażem zatrudnionym w jednostkach oświatowych i podlegających Urzędowi Miasta poświęcono posiedzenie Komisji Spraw Społecznych. Stefania Ratajczak, przewodnicząca komisji, w emocjonalnym wystąpieniu mówiła o motywach zwołania posiedzenia. Od dłuższego czasu pracownicy mówią o problemie niskich wynagrodzeń, tłumaczyła radna. Potwierdzeniem tego jest pismo zespołu szkół technicznych w Lesznie, w którym pracownicy zwracają uwagę na dysproporcje pomiędzy placówkami na tych samych stanowiskach. Przykład to specjalista, tutaj różnica pomiędzy Placówkami wyniosła 620 zł. Co robiono w wydziale edukacji, że tego nie zauważono, pytała Radna Ratajczak. Wyliczała, że średnie wynagrodzenie w leszcie wynosi 3427 zł brutno, podczas gdy pensja pracowników oświaty, pomocy nauczyciela, sprzątaczki woźnego tylko 2004 zł. To 58,5% średniego wynagrodzenia, gdyby było 75%, byłabym zadowolona, mówiła przewodnicząca. Jej zdaniem radni powinni zrobić wszystko, by podwyżki dla pracowników oświaty. Jednostek organizacyjnych oraz Urzędu Miasta wprowadzić w 2018 roku, a nie dopiero w 2020 roku, jak zakłada wieloletnia prognoza. Stefania Ratajczak na posiedzenie komisji zaprosiła dyrektorów placówek oświatowych oraz tych podległych Urzędowi Miasta. Ci wyliczali, jakie pensje mają sprzątaczki, woźni, pracownicy administracji. Grupom zarabiającą najmniej są sprzątaczki. Ich pensja wynosi nieco ponad 2000 brutto. Niemniej porażające były dane przedstawione przez Andrzeja Kuźmińskiego, dyrektora Biblioteki Publicznej w Lesznie. Starszy kustosz z 27-letnim stażem zarabia 1890 zł na rękę. Bibliotekarz pracujący 8 lat niespełna 1500. Radna Stefania Ratajczak proponowała, by wolne środki, o podziale których decydować będą radni, przeznaczyć na regulację płac. Prosiła o wyliczenie, jaki byłby koszt, gdyby pensje wzrosły o 5,8%.